Witam. Dzisiaj pokażę, jak wygląda początek pracy, znaczy rozpoczęcie ogólnie dnia pracy jako kierowca ciężarówki. Jestem już w trasie, więc nie będzie logowania tachografu, tylko jego sam start. Na początku, kończąc pauzę, zawsze jest warto sprawdzić, czy już po prostu się pauza zrobiła, czy już można rozpoczynać. Tutaj w tachografie przełączę szybko tutaj niżej. I widzę, że mam już ponad 9 godzin pauzy, a dzisiaj robię skróconą, więc mogę spokojnie, śmiało startować. W tym momencie, jak tak, zacznę standardowo od odpalenia ciężarówki. Czyli niech się wszystko najpierw uruchomi. No i dobrze. No tutaj, jak widzimy, po prawej stronie jest właśnie to, co ci ostatnio Giti świeciło na czerwono. Czyli ciśnienie powietrza. No mam delikatny ubytek powietrza przez uszczelkę jedną, więc nie utrzymało tyle, co być powinno tak naprawdę. Ale jest i tak dobrze, bo powinno być przynajmniej powyżej szóstki właśnie, więc jest ok. Tutaj się wszystko zgadza. Czyli już tutaj samochód się niech pompuje do końca, a ja przejdę dalej do kolejnych czynności. Teraz powinienem zrobić przede wszystkim najważniejszą rzecz, czyli uruchomić dzień pracy w tachografie. Muszę kliknąć na OK, wybrać opcję miejsca, znowu OK, wybieram miejsce rozpoczęcia, bo rozpoczynam obecnie pracę, klikam znowu OK i wybieram kraj. Tutaj już nie muszę nic zmieniać, bo automatycznie pokazuje ostatnio wybrany kraj, czyli jeszcze jestem w Polsce, więc Polska. I zatwierdzam, zapisało zmiany, czyli już w tym momencie mam rozpoczęty dzień pracy. Po zrobieniu tej czynności muszę kliknąć, żeby przełączyć z pauzy, czyli z tego tak zwanego łóżka, które po lewej widać, na tak zwane młotki, czyli tryb pracy. Obecnie tachograf rejestruje, że wykonuje czynności związane z pracą, ale inne niż jazda. Także w tym momencie spauzuję na chwilę filmik i wyjdę na oględziny samochodu. Kolejną czynnością, jaką wykonuję, są oględziny, czy wszystkie światła świecą oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń. Na plandece na przykład, czy jest powietrze w kołach między innymi, wszystko jest dobrze, tutaj wszystko prawidłowo, nie ma żadnych uszkodzeń. Widzę, że nikt nic nie pociął. Drzwi są pozamykane. Na górze też się trzymają prawidłowo. Światła świecą. Wszystko po kolei jest. Wszystko jest, wszystko działa, plandeka jest cała. Światła po kolei też są. Drzwi wszystko pozamykane, światła świecą. Tak też pod tym kątem nie widać żadnych uszkodzeń. Z tej strony też wszystko świeci. Właśnie słyszałem taki syk od samochodu, znaczy, że się już napompował. Plandeka jest cała, brudna, ale cała. Światła tutaj też wszystko świeci. Teraz tutaj przewody podpięte, nikt nic nie wyłączył. Dyszel jest zapięty prawidłowo, nikt się nie bawił. Można sprawdzić dalej. Powietrze w kołach wszędzie jest, plandeka jest cała. Światła wszystkie są. Zbiorniki są pozakręcane, też nikt nie grzebał. Nie grzebał, jest dobrze. W takim razie jeszcze światełka z przodu. Wszystko jest, wszystko jest. Także w tym momencie kończę już właśnie obchód samochodu. Jest wszystko prawidłowo, także mogę jechać dalej. Nie muszę się niczym przejmować, także zrobię chwilę pauzę. Także wróciłem już do kabiny. Tutaj pokażę, jak widać już mam 3 minuty czasu pracy, więc śmiało mogę jechać, bo to znaczy, że już popracowałem, sprawdziłem samochód zanim ruszyłem. Powietrze nabiło się do odpowiedniego poziomu, jest na maksymalnym poziomie. Żadnych kontrolek, jak widać, poza ręcznym i obecnie jeszcze nie zapiętymi pasami nie widać. Także wszystko jest w porządku, można jechać. Także trzymajcie się, a ja ruszam. Także powodzenia na trasach wirtualnych i realnych. Do zobaczenia kiedyś może gdzieś na trasie. Cześć!